Cieszę się bardzo. W takim razie, drodzy Państwo, zapraszam na drugi nasz, w pierwszym naszym bloku, na drugi wykład dr Magdaleny Ziętek-Wielomskiej dotyczącej naszej cywilizacji. Witam, witam serdecznie. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ilu z nas zastanawiało się nad tym, jak dokładnie ta Unia Europejska funkcjonuje? Jakie wartości Unia Europejska realnie realizuje? Według jakich zasad działa? Jaki ma stosunek do prawa naturalnego, a w szczególności jaki ma stosunek do etyki katolickiej? Jaki model społeczno-gospodarczy w Unii Europejskiej dominuje? A jeszcze wcześniej, na początku lat 90., kiedy przyjmowaliśmy liberalizm i to taki głównie w stylu amerykańskim i to jeszcze taki z czasów Dzikiego Zachodu, na ile zastanawialiśmy się, według jakich reguł ten system funkcjonuje, według jakich reguł działa, jakie zasady tam funkcjonują i czy są do pogodzenia z etyką katolicką? Odpowiedź znamy. Prawie nikt się nad tym nie zastanawiał i dlatego właśnie jesteśmy teraz w takim punkcie, w jakim jesteśmy, że zbieramy się po to i krzyczymy, że chcemy mieć wpływ, co oznacza, że tego wpływu nie mamy. A tytuł tego referatu to ratowanie cywilizacji łacińskiej, co sugeruje, że praktycznie jej nie ma albo jest w stanie agonalnym. I myślę, że większość z nas ma poczucie, że w pewnym sensie we własnym kraju nie jesteśmy tak do końca u siebie, że coś jest nie tak. Nie czujemy się u siebie, bo pozwoliliśmy odebrać sobie naszą własną cywilizację, nasz, można powiedzieć, matecznik cywilizacyjny, którym jest cywilizacja łacińska. A cywilizacja łacińska to, jak mówi Felix Konieczny, o którym za chwilę więcej powiemy, to hegemonia kategorii etycznych, hegemonia kategorii dobra, moralnego dobra. W cywilizacji łacińskiej całe życie społeczne, w tym także gospodarcze, w tym także przedsiębiorczość, bankowość, wszystkie sektory życia społecznego, wszystko jest podporządkowane etyce katolickiej i prawu naturalnemu. I ta cywilizacja łacińska jest już prawie martwa, bo po 1989 roku, mimo tego, że odzyskaliśmy niepodległość, prawie nikt jej nie bronił. Tytuł tego wystąpienia, jak powiedziałam, ratowanie cywilizacji łacińskiej, ale można wręcz mieć wątpliwości, czy to już nie jest tak naprawdę reanimowanie, czy też być może będziemy tak naprawdę musieli budować coś zupełnie od podstaw, ale tym razem na zdrowych fundamentach, ponieważ na błędnych fundamentach niczego dobrego i zdrowego zbudować się nie da. I z tego wystąpienia chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali przede wszystkim jedną główną myśl. To jest moje główne przesłanie tego wystąpienia. Nie ma żadnego uniwersalnego wzorca przedsiębiorczości. Nie ma żadnego uniwersalnego wzorca tego, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje, nie wiem, bankowość, finanse. Nie ma żadnego uniwersalnego wzorca, ponieważ model przedsiębiorczości zawsze zależy od modelu cywilizacyjnego, od modelu kulturowego, od tego modelu, który panuje w danym społeczeństwie. Inaczej wygląda przedsiębiorczość w cywilizacji chińskiej, inaczej wygląda przedsiębiorczość w cywilizacji żydowskiej, inaczej wygląda przedsiębiorczość w cywilizacji bizantyjskiej, inaczej w cywilizacji łacińskiej. I to jest kluczowe. W momencie, kiedy budujemy przedsiębiorczość, kiedy budujemy określone struktury, to zawsze zadajemy sobie najpierw pytanie, o jakiej cywilizacji mówimy i jakie reguły w tej cywilizacji obowiązują. Czym w ogóle są cywilizacje, jak to definiujemy, jakie są rodzaje cywilizacji, czym jest cywilizacja łacińska. Oczywiście nie sposób tutaj przedstawić tego całościowo, nie jest to wykład naukowy, nie chcę Państwa też zanudzić, więc będzie krótko, ale myślę, że dosadnie. Kiedy myślimy o cywilizacji łacińskiej, zazwyczaj myślimy o trzech filarach.
trzech filarach naszej kultury, trzech filarach Europy, czyli grecka filozofia, prawo rzymskie, etyka katolicka. Jest to poprawne, absolutnie poprawne, ale nie do końca precyzyjne. Dlatego, że nie było jednego nurtu filozofii greckiej. Każdy, kto się otarł o filozofię, wie, że mamy tutaj do czynienia jakby z wielkim sporem między platonizmem a arystotelizmem. Platonizm, arystotelizm funkcjonują inaczej, mają inne społeczne konsekwencje. Więc mówienie filozofii greckiej tak, ale nie jest to precyzyjne. Tak samo Rzym, to jest okres republiki, to jest okres cesarstwa. Etyka katolicka także rozwijała się z czasem. I ja uważam, że tutaj zdecydowanie właśnie bardziej precyzyjnym pojęciem jest pojęcie cywilizacji łacińskiej, które zostało stworzone przez polskiego historyka i filozofa Feliksa Konecznego. Orientacyjnie, żebyśmy wiedzieli, o jakim okresie mówimy. Feliks Koneczny urodził się w 1862 roku, zmarł w 1949, a więc przeżył rozbiory, przeżył I wojnę światową, okres międzywojenny, II wojnę światową, a potem jeszcze początek PRL-u. I to właśnie Feliks Koneczny stworzył autorską koncepcję nauki o cywilizacjach i to on pokazał, że tym polskim cywilizacyjnym matecznikiem jest cywilizacja łacińska. I jeszcze jedno założenie, które jest niezwykle ważne. Feliks Koneczny zwrócił uwagę na to, że owszem, poszczególne cywilizacje powiązane są z religiami, ale w przypadku cywilizacji łacińskiej, cywilizacja łacińska nie jest synonimem katolicyzmu. Owszem, podstawą cywilizacji łacińskiej jest etyka katolicka, ale katolicyzm może funkcjonować w różnych cywilizacjach. Cywilizacji bizantyjskiej na przykład. Także w pewnych formach, można powiedzieć, widzimy w cywilizacji chociażby turańskiej jako na wschodzie widzimy takie pewne elementy i były różne wyspy katolicyzmu w innych cywilizacjach. To jest ważne, żeby nam się to nie myliło. Czym w ogóle są cywilizacje? Koneczny uważał, że jest 5 elementów ludzkiej działalności, które są obecne w każdym społeczeństwie i każde społeczeństwo musi w jakiś sposób te elementy uregulować i sposób uregulowania tych elementów właśnie składa się na określoną cywilizację. Koneczny mówił przede wszystkim o tych dwóch wymiarach działalności człowieka i społeczeństwa, wymiar duchowy i wymiar materialny. W wymiarze duchowym kluczowe jest pojęcie dobra, czyli w ogóle stosunek do etyka, moralność. Każde społeczeństwo ma jakąś etykę, ma jakąś moralność, w jaki sposób to reguluje. Druga kategoria z zakresu tej działalności duchowej to jest stosunek do prawdy. Każde społeczeństwo ma pewne wyobrażenia na temat prawdy, ale w różny sposób to reguluje, co prawdą jest. W jednym społeczeństwie może prawdą być tylko to, co ustali nauka, w innym społeczeństwie prawdą jest to, co mówią mity, prawda? Można to w bardzo różny sposób regulować. Na płaszczyźnie materialnej są to sprawy zdrowia i dobrobytu. Czyli to, co w dużej mierze interesuje przedsiębiorców, prawda? Kwestie dobrobytu. I istnieje jeszcze piąta kategoria bytu, pomost między duszą a ciałem, sferą ducha i materii, tego, co wewnętrzne i zewnętrzne. Jest to pojęcie piękna. Koneczny uważa, że pojęcie piękna jest wspólne i ciału, i duszy, czyli i temu, co materialne, i temu, co duchowe. I te pięć kategorii bytu tworzą według Konecznego tak zwany quincunx. To jest od łacińskiego liczebnika 5, prawda? I właśnie ten quincunx obejmuje wszelkie przejawy i możliwości życia ludzkiego. Cywilizacja to metoda ustroju życia społecznego. No i teraz możemy sobie tak właśnie wyobrazić, że jest wiele różnych możliwych sposobów uregulowania tego, jak regulujemy właśnie sprawy zdrowia, piękna, dobra i z tego wszystkiego tworzą się różne kombinacje, które dają określone cywilizacje i jeśli chodzi o istniejące obecnie
cywilizację. Felix Konieczny mówi tutaj o 7 cywilizacjach, czyli o cywilizacja bramińska, czyli Indie, cywilizacja chińska, żydowska, turańska, bizantyjska, arabska i łacińska. I teraz tak krótko, na czym polegają różnice, po to, żebyśmy lepiej rozumieli własną cywilizację i żebyśmy lepiej rozumiemy, co nas w tym współczesnym świecie w dużej mierze tak męczy. W cywilizacji łacińskiej, skoncentrujmy się na kategorii dobra, na kategorii etyki, moralności. W cywilizacji łacińskiej panuje zasada tak zwanego prymatu etyki nad prawem i siłą. Etyka jest najważniejsza, dobro jest najważniejsze. Etyka obejmuje wszystkie obszary życia społecznego. To prawo musi się dostosować do etyki, siła, prawda, musi podporządkować się etyce. Prawo nie może stać ponad etyką. To jest to podstawowe założenie cywilizacji łacińskiej. Etyka stoi najwyżej. Ale już jest inaczej w cywilizacji bizantyjskiej, którą Felix Konieczny łączył z Imperium Bizantyjskim, z siedzibą w Konstantynopolu, które wytworzyło zupełnie inny sposób funkcjonowania, bardzo silnej władzy centralnej, władzy takiej imperialnej, rozbudowanej biurokracji, administracji, przerostu prawa publicznego, normowania wielu rzeczy odgórnego. Tam nie etyka, a prawo stoi najwyżej. To władza, to państwo, to cesarz, prawda, decyduje, jak mają żyć obywatele, jak mają myśleć, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Prawo stanowione stoi na samej górze. W cywilizacji turańskiej, czyli cywilizacji ludów stepowych, Tatarów, Chinggis Khan, to jest ten najbardziej znany przedstawiciel cywilizacji turańskiej, najważniejsza jest siła. Siła, wola wodza, prawda? Jest czambu, jest wódz. Całość funkcjonuje w ten sposób, ponieważ cywilizacja turańska nie pracuje. Tam się nie pracuje, tam się kradnie, tam się grabi, prawda? Tam trzeba napaść na inne społeczeństwo, okraść je i w ten sposób się wzbogacić. To jest ten sposób funkcjonowania, prawda? Więc najważniejszy jest wódz, który poprowadzi wszystkich do zwycięstwa, żeby napaść na innych, okraść ich i się wzbogacić. No, gdzie tam jest miejsce na jakąś etykę, na jakieś sumienie indywidualne, gdzie tam jest miejsce nawet na jakichś, nie wiem, urzędników, prawda, jak w bizantynizmie. Jest wódz, wszyscy mają się słuchać, bo jak wszyscy się słuchają, będą działać jako zgodna drużyna i wtedy będzie można odnieść sukcesy. Pokazuję to tak plastycznie, żebyśmy rozumieli po prostu, jak te rzeczy działają i że osoba, która funkcjonuje w danej cywilizacji, ona absolutnie nie jest tego świadoma, że funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ale jeśli ktoś wie, że dana osoba funkcjonuje w danej cywilizacji, to wie, według jakich reguł będzie działać, prawda? Człowiek cywilizowany na sposób turański będzie gardził etyką, będzie gardził prawem, bo będzie uważał, że to jest słabość, prawda? To jest coś, co trzeba w jakiś sposób ominąć, w jakiś sposób wykorzystać dla siebie, bo to jest taka, można powiedzieć, prawo jest dla słabych, a najważniejsza jest siła. Mówię to po to, żebyśmy po prostu to rozumieli. W cywilizacji żydowskiej natomiast etyka i objawione prawo są to synonimy, prawda? Etyczne jest to, co jest zgodne z objawionym prawem. I z tego, co jeszcze mówi właśnie Felix Konieczny, człowiek może być cywilizowany tylko na jeden sposób. No nie można jednocześnie funkcjonować i w sposób turański, i w sposób łaciński. Nie da się. Wszelkie mieszanki cywilizacyjne prowadzą do chaosu, a na końcu prowadzą do rozpadu społeczeństwa. I w gruncie rzeczy to jest to, co przeżywamy w świecie zachodnim, prawda? Chaos i rozpad, ponieważ tam już nie ma tak naprawdę żadnych spójnych norm cywilizacyjnych. I jeśli chodzi właśnie o Europę, na Europę historycznie no w najmniejszym stopniu oddziaływała cywilizacja chińska, arabska częściowo, prawda, tam gdzie się udało podbić, ale to też jednak marginalnie. Cywilizacja bramińska, czyli Indie, w gruncie rzeczy oddziaływała na poszczególne osoby, które gdzieś tam Indiami się fascynują, ale jakiegoś takiego do tej pory większego transferu cywilizacyjnego nie było, aczkolwiek na naszych oczach to się zmienia i w kontekście właśnie tego całego New Age,
age'u, który wpływa do Europy, właśnie tego zainteresowania ezoteryką. Tego jest coraz więcej, prawda? Yoga i tak dalej. To jest właśnie wpływ cywilizacji bramińskiej. To jest właśnie przykład tego, jak Europa jest aktualnie przez cywilizację bramińską dość mocno podbijana. To będzie miało także wpływ na kwestię przedsiębiorczości, ponieważ wiemy, że obecnie nasz rząd podpisał strategiczne porozumienie z Indiami i to też tutaj warto wiedzieć, jak funkcjonują partnerzy z Indii, żeby uniknąć potem pewnych zaskoczeń. I to nie chodzi o to, żeby być anty, tylko chodzi o to, żeby to po prostu rozumieć. I teraz przyjrzyjmy się bliżej cywilizacji łacińskiej. Czym jest ten nasz matecznik cywilizacyjny? Po pierwsze, opiera się na supremacji sił duchowych nad materialnymi. W cywilizacji łacińskiej w sposób jasny i oczywisty uznajemy, że to siły duchowe mają tę wyższość, mają to pierwszeństwo. W momencie, kiedy nasze cele, powiedzmy materialne, pozostają w konflikcie z naszymi celami duchowymi, te cele materialne powinny ustąpić, prawda? Czyli jeśli mamy okazję, nie wiem, wzbogacenia się, zbicia fortuny, ale za cenę zachowań nieetycznych, które będą powodowały naszą nawet śmierć duchową, bo przecież niemoralne działanie może prowadzić do śmierci duchowej, to w cywilizacji łacińskiej sprawą oczywistą jest to, że z takich działań rezygnujemy z tych benefitów materialnych po to, żeby nie zaszkodzić kwestii naszej duszy. Ale też wbrew pewnym jakimś tam wyobrażeniom, ta sfera materialna w cywilizacji łacińskiej jest absolutnie ważna. Zdrowie i dobrobyt są ważne. Chodzi tylko o pewną hierarchię. Związana właśnie z tym założeniem supremacji sił duchowych nad materialnymi, związana jest kategoria tego, o czym powiedziałam, czyli hegemonia etyki katolickiej w całym życiu społecznym. Tak jak powiedziałam, państwo, gospodarka, wszystko powinno być podporządkowane etyce. Z czego to wynika? To wynika właśnie z założenia personalizmu, z założenia tego, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i każdy człowiek jest powołany do tego, żeby budować osobistą relację z Bogiem i każdy człowiek osobiście, indywidualnie przed Bogiem odpowie za wszystko, co robił. Czyli każdy człowiek w swoim własnym sumieniu musi przestrzegać prawa Bożego, prawa naturalnego, ponieważ kiedyś stanie przed Bogiem twarzą w twarz i osobiście, jaką konkretna osoba odpowie za wszystko, co w życiu robiła. To jest absolutnie kluczowe założenie, ponieważ my często uważamy, że to jest tak oczywiste, ale jak się przyjrzymy innym cywilizacjom, tego nigdzie nie ma. Tego nie ma nawet w cywilizacji żydowskiej, o czym pisał Felix Koneczny, gdzie zbawienie jest czymś kolektywnym, prawda? Jest się zbawionym jako członek określonej wspólnoty. Tam nie ma tego elementu właśnie, że poprzez określone czyny, poprzez sumienie, prawda? Tutaj właśnie budujemy własne zbawienie. To było przełomowe odkrycie, które właśnie stworzyło cywilizację łacińską. Jak to zrozumiemy, że każdy człowiek jest indywidualnie odpowiedzialny przed Bogiem, to w tym momencie nie ma czegoś takiego, że kiedyś stanę przed Bogiem i Pan Bóg powie, nie wiem, wiesz, no tutaj założyłeś firmę, ale zobacz, okradałeś swoich pracowników, okradałeś państwo, prawda, tutaj nakradłeś i ktoś powie, no wiesz, Panie Boże, ale państwo mi pozwoliło. Bo ja działałem zgodnie z prawem, prawda? No Sejm postanowił, no naród polski, suweren, prawda? Ustanowił prawo, przecież działałem zgodnie z prawem, nikt mnie nie skazał, a ty tutaj, Panie Boże, mnie tutaj, prawda, chcesz z tego osądzić. To jest ta różnica, prawda? Na gruncie cywilizacji łacińskiej, gdzie jest idea indywidualnego sumienia, przestrzeganie prawa nie zwalnia z tej odpowiedzialności moralnej. Tutaj mówimy oczywiście o bardzo wysokim ideale, który oczywiście historycznie w pełni nigdy nie był zrealizowany. To jest jasne. To jest pewien ideał, do którego ludzie przynajmniej byli zobowiązani, żeby dążyć, a w tej chwili już nawet tego ideału po prostu nie ma. Więc jak to zrozumiemy, prawda? Tą rolę tej indywidualnej odpowiedzialności i tego, że tak naprawdę człowiek powinien pilnować się sam, to wtedy rozumiemy kolejną rzecz związaną z cywilizacją łacińską, czyli daleko posuniętą właśnie tą wolność, osobistą odpowiedzialność.
na co im państwo i prawo pozwolą, prawda? A wręcz czekają na pozwolenie, tak, państwo, pozwalasz mi to robić, to ja to będę robić, a skoro państwo mi coś pozwoliło zrobić, to jest to dobre, prawda? Zupełnie inny sposób myślenia. W cywilizacji łacińskiej pytamy się, co jest zgodne z prawem Bożym, co jest zgodne z prawem naturalnym. W cywilizacji bizantyjskiej pytamy się, co państwo pozwala, na co biurokraci pozwalają. I jeśli robię to, na co mi państwo pozwoliło, to nie mam sobie nic więcej do zarzucenia. Inny zupełnie sposób funkcjonowania. No i jak się popatrzy właśnie na to, co się w Polsce dzieje od wielu lat, bo to się oczywiście zaczęło już wcześniej, chociażby właśnie ten nasz kapitalizm lat 90., to jednym z jego głównych haseł było takie powiedzenie: pierwszy milion trzeba ukraść. Pierwszy milion trzeba ukraść. Popatrzmy, jakie to jest demoralizujące, prawda? Jeśli w społeczeństwie promowana jest taka idea, pierwszy milion trzeba ukraść. Było to zabójcze dla cywilizacji łacińskiej. No i oczywiście na straży etyki w cywilizacji łacińskiej stał Kościół katolicki, który był odpowiedzialny za to, żeby definiować, co rzeczywiście z prawem Bożym zgodne jest, co jest rzeczywiście zgodne z prawem naturalnym, dlatego że nam się subiektywnie często wydaje, że coś jest dobre. My możemy być absolutnie przekonani, że jesteśmy dobrymi ludźmi i to, co robimy, jest słuszne, dobre i w ogóle cały świat nas powinien po rękach całować za to, że jesteśmy tak dobrzy. Ale to nasze subiektywne poczucie często może się mijać z tym, co jest obiektywnie dobre, dlatego że sumienie według etyki katolickiej to jest coś więcej niż tylko takie po prostu emocjonalne odczuwanie. Sumienie musi być od dziecka odpowiednio formowane, prawy rozum praktyczny, prawda? I tutaj właśnie Kościół katolicki odgrywał rolę wychowawcy, tego właśnie formowania sumienia, żeby człowiek mógł rzeczywiście żyć w zgodzie z prawem Bożym, z prawem naturalnym. No i swego czasu też Kościół tworzył, chociażby właśnie w średniowieczu, bardzo, bardzo dość dokładne zasady dotyczące chociażby bankowości, dotyczące pieniędzy. No, przecież przez wiele wieków Kościół stał na stanowisku, że lichwa jest grzechem. Zakaz lichwy, prawda? Było wiele różnych tutaj właśnie wypowiedzi i regulacji dotyczących kwestii chociażby odsetek, prawda? Jakie odsetki są zgodne w ogóle z etyką katolicką? I że tak powiem, zostawię to bez komentarza. W każdym bądź razie na podstawie tej ogólnej bardzo charakterystyki widać, że cywilizacji łacińskiej praktycznie już nie ma. I co więcej, w Unii Europejskiej jej nigdy nie było. Od samego początku Unia Europejska nie funkcjonowała według zasad cywilizacji łacińskiej. Od samego początku Unia Europejska funkcjonowała według zasad cywilizacji bizantyjskiej, bo była budowana przez dwa główne państwa, które już od wieku według tej cywilizacji funkcjonują, czyli Niemcy, ale także i Francję, bo Francja to także od wieków już niestety bizantynizm. I jak popatrzymy właśnie na tą rosnącą centralizację, biurokratyzację, normowanie, regulowanie wszystkiego, co się da, faworyzowanie wielkich koncernów, wielkich firm, różnego rodzaju programy, które decydują, na co wolno wydawać pieniądze, a na co nie wolno wydawać pieniędzy. Teraz wchodzimy w fazę, coraz więcej mówi się o armii europejskiej, o wspólnym bezpieczeństwie. To jest budowanie bizantyjskiego imperium. I to jeszcze nastawionego tak naprawdę na ekspansję, na podbój, na rozszerzanie się. I w tym modelu przedsiębiorczość ma służyć celom, można powiedzieć, takiego nowego militaryzmu, nowego podboju, nowej ekspansji. Nie chodzi tutaj o dobro wspólne, nie chodzi tutaj o przedsiębiorczość, która ma służyć po prostu celom moralnym, ma służyć rodzinie, ma służyć takiemu rzeczywiście dobremu życiu. Nie. Przedsiębiorczość jest
jest celem całej machinerii, właśnie takiej machinerii bizantyjskiej, imperialnej. I taki bizantynizm nigdy nie lubił drobnych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, bo to jest nieefektywne, prawda? Łatwiej jest, nie wiem, tworzyć taką wojskową machinerię, jak się ma kilka wielkich koncernów. Z takimi prezesami takich koncernów można usiąść przy jednym stole, wypracować wspólną politykę, być cały czas potem na łączach, cały czas reagować na aktualną sytuację. No tak funkcjonowała chociażby gospodarka wojenna. No i właśnie jeśli chodzi o tę Unię Europejską, to... O Unię Europejską, to w momencie, kiedy do niej wchodziliśmy, to wielkie zaangażowanie niemieckich katolików, prawda, niemieckich katolików, którzy nas bardzo mocno chcieli wprowadzić do tej Unii Europejskiej, no właśnie gdybyśmy rozumieli to rozróżnienie między cywilizacją łacińską a cywilizacją bizantyjską, to byśmy wiedzieli, że to, że są katolikami, to nic nie znaczy, jeśli wiemy, że oni nie przynależą do cywilizacji łacińskiej, że to jest inna cywilizacja i że Unia Europejska w gruncie rzeczy była narzędziem niszczenia naszej cywilizacji. Już kończąc jeszcze w kontekście tego, co mówił mój przedmówca, tutaj ze smutkiem należy stwierdzić, że jeszcze przecież papież Franciszek zainicjował pewien nowy wzorzec kapitalizmu. On się nazywa kapitalizm inkluzywny. To jest nowa inicjatywa Watykanu robiona wspólnie z chociażby panią Lady de Rothschild, czyli z Rothschildami, z bankierami. No a chyba mamy świadomość tego, że pani Lady de Rothschild na pewno z cywilizacji łacińskiej się nie wywodzi. Więc niestety, ale i z tej strony wsparcia nie mamy, a wręcz przeciwnie, musimy być po prostu świadomi tego, co tam się dzieje. I na zakończenie, czy my mamy wpływ, albo hasło tej imprezy, chcemy mieć wpływ. To nie jest kwestia tego, czy my chcemy mieć wpływ. My mamy wpływ. My mamy wpływ każdego dnia, kiedy podejmujemy decyzje, według jakich reguł działamy, do jakiej cywilizacji przynależymy, jaką cywilizację tak naprawdę w naszych konkretnych działaniach realizujemy. To my o tym decydujemy, czy my kradniemy, czy nie, czy oszukujemy, czy nie, czy zachowujemy się moralnie, czy nie. To my budujemy określoną cywilizację i to my mamy wpływ. I owszem, często jest to trudne, ponieważ te cele duchowe i cele materialne mogą być w konflikcie i są w coraz większym konflikcie, bo tak to jest ustawiane, żeby były w konflikcie. Ale w momencie, jeśli będziemy ludźmi świadomymi swojej przynależności cywilizacyjnej, możemy zacząć się mocniej rozpychać, żeby tworzyć takie reguły gry, które będą zgodne z naszą cywilizacją, ale o to trzeba walczyć. Dziękuję za uwagę.